Ludzie od zawsze mieli skłonność do popadania w świat mitów i legend. Potrzeba obcowania z alternatywnymi światami była tym silniejsza, im mniejszy mieliśmy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Trudno stwierdzić, czy tak jest i dziś, lecz coś sprawia, że festiwale gier, komiksów i literatury fantasy cieszą się w Polsce ogromną popularnością, a jedna z największych tego typu imprez w Europie odbywa się w Poznaniu. Zobaczmy, kogo w tym roku możemy spotkać na Pyrkonie. Co to za świat? Świat czy nasz konwent? Ponieważ my tutaj stoimy i reklamujemy Orkon. I Orkon jest konwentem właśnie larpowym, gdzie przez 2 tygodnie gramy sobie różne larpy w różnych światach. Czyli przez 2 tygodnie tak naprawdę mamy, nie wiem, 2-dniowego larpa, potem 1-dniowego larpa i zmieniamy dosyć mocno te światy, bawimy się w fantastykę, bawimy się w post-apo, bawimy się w jakieś low fantasy, high fantasy. W zeszłym roku nawet mieliśmy larpa w konwencji radzieckiej łodzi podwodnej w czasach zimnej wojny. Czekaj, co to jest larp w ogóle? Larp to jest live action role play. Wyobraźmy sobie sztukę teatralną, tylko że bez widowni. I teraz tak, scenarzysta napisał nam scenariusz, rozpisał tło historyczne, rozpisał postacie, przygotował wszystko, ale nie napisał całego zawiązania się akcji. I nasi gracze są wrzucani w te postacie i improwizują całe to zawiązanie się akcji, jak im się tak naprawdę podoba. Czyli ta końcówka nie jest ustalona, to wychodzi w czasie gry. Jak to spiskuje, kto kogo zaszlachtuje, kto kogo otruje, no to taki będzie wynik tak naprawdę całej historii. Ufam intuicji, że gdzieś pod tym kostiumem jest człowiek, ale nie jestem pewna. Ja być ork. Ork. Dlaczego ork? Bo orki są świetne. Bo są proste i mają jeden cel w życiu, bitka i nic więcej. Z jakiego uniwersum, z jakiego świata jest ten ork? Warhammer Fantasy. Dlaczego akurat ten świat? Dlaczego akurat ten świat? Wiesz co, to nawet nie jest cosplay, to jest strój na larpy, na które jeździmy. Larpy odbywają się właśnie w tym świecie, w związku z czym, że tak powiem, dostosowując się do realiów i wymogów, robimy strój właśnie z tego uniwersum. W larpach musicie w jakiś sposób wykreować swoją postać. Twoja postać, jakie ma cechy charakteru, jaka jest? Co robi? Moja postać jest orkiem i jej główną cechą charakteru jest to, że kiedy może, to walczy. A ty też w życiu, kiedy możesz, to walczysz? Nie, to nie jest odzorowanie mojego charakteru. Ale nie, generalnie, jeżeli chodzi o larpy, to rzeczywiście jest tak, że ludzie kreują swoje postacie. My stawiamy na prostotę, czyli po prostu idziemy do boju i w ten sposób rozwiązujemy wszelkie życiowe rozterki. Skąd pomysł akurat na tego typu cosplay? Ja zawsze sobie mówiłem, że ostatnie, co ludzie zobaczą na Festiwalu Fantastyki w Polsce, to oryginalny oficerski mundur ze Związku Radzieckiego. I myślę, że to przywołuje po prostu atencję wszystkich tutaj zebranych. No, w naszym przypadku to była taka myśl chwilowa, no nie? Poryw. Zupełny. Tak, zobaczyliśmy kamikadze w anime. No, czy anime to nie, różna, nie, ogólnie tematyka historyczna, począwszy od jakichś filmów wojennych i tym podobne. No, taka wzięła fascynacja nas. Ja lubię postaci kontrowersyjne, po prostu przyszedłem tutaj w te przebranie, ma to właśnie na zadaniu powodować ten zdziwienie i fascynację. No ja zwyczajnie lubię jakby to, jak to wygląda, ten klimat, no i tego tutaj nie ma, większość to są jakby ludzie jakiś z anime, mangi, tym podobnych, więc zawsze coś nowego. Kto prezentuje lepszą jednostkę?
Ja myślę, że ja jako najwyżej tutaj postawiony człowiek aktualnie się znajdujący, myślę, że moja jednostka, czyli Wojska Lądowe Związku Radzieckiego, paradujące na Paradzie Zwycięstwa i reprezentujące naszych radzieckich żołdaków, myślę, że ja tu jestem najwyżej postawiony ze wszystkich. My walczymy tylko raz, ale i efektownie. W alternatywnym uniwersum kolega już by nie istniał. Panowie z Niemcy, z Wolfensteina podbijają kosmos, także... Może staw nim jest wyższy, ale takiej stylowy to nie ma. Bardzo również dziękujemy. Jesteśmy jakby ekipą Wioski Tolkienowskiej, no i w tym momencie jakby fandom po raz pierwszy chyba zrobił coś takiego, że zaczęliśmy od projektu czytania Tolkiena, który miał miejsce w marcu i 5 organizacji w Polsce podjęło jakby to dzieło czytania. No my chyba zrobiliśmy też jedną z większych akcji, dlatego że nasza akcja objęła 11 miast na Podbeskidziu. No teoretycznie finał czytał na znamni prezydent Bielska-Białej, więc no mówiąc szczerze, dosyć mocne mieliśmy to wejście. Czytaliście w tych strojach? Czytaliśmy w tych strojach, byliśmy w tych strojach. W tamtym roku w Warszawie byliśmy obstawą dla aktorów z Władcy Pierścieni, więc też taki mały sukces. Nasz Gimli po prostu był wtedy gwiazdą, dlatego że aktor, który odtwarzał postać Gimliego w telewizji, dał nam taką laurkę, że nasz Gimli wygląda jak w lustrzanym odbiciu, więc to było dla nas dosyć, no dosyć ważne, także to jakby też pewne nasze osiągnięcie. Tak. Muszę jeszcze zapytać o to czytanie książek. Odgrywaliście rolę? Tak, odgrywaliśmy rolę. Odgrywaliśmy rolę, tutaj właśnie nasza krasnoludzica przygotowała dla każdego z nas kawałek tekstu. Znaczy, oprócz tego, że czytaliśmy, no to mamy też w swoim jakby portfolio parę widowisk, które jest poświęcone Władcy Pierścieni. I to są jakby nasze scenariusze napisane od podstaw, z dialogami i tak dalej, więc... Dokładnie tak. Czyli jesteście dobrze prosperującą organizacją, można powiedzieć. Wyglądacie bardzo profesjonalnie. Jak robicie stroje? No wiadomo, no główną tak jakby podstawą, no to są rzeczy, które szyjemy ręcznie. Tak jak to robi większość cosplayerów, przy czym my jesteśmy grupą rekonstrukcyjną bardziej niż grupą cosplayową. Czyli główna różnica polega na tym, że jeśli mamy broń, to jest broń, którą można się posługiwać w czasie turniejów rycerskich. Można demonstrować, że nasza broń jest za atrapami. To jest typowy miecz, który używają bractwa rycerskie. Dlatego, że też jesteśmy jedną z nielicznych grup, która jest na turniejach rycerskich. Zresztą jesteśmy współorganizatorem jednego z turniejów rycerskich. Walczycie na miecze? Tak, walczymy na miecze. Gimli ma tutaj akurat wersję lekką, ale jak widzicie, to jest wszystko stal. Dziewczyny też mają stal. Strzały są strzałami bojowymi. Wiktoria, wyciągnij tego. To też nie jest zabawka, więc zatrzyma każdy miecz, mówiąc, że który tam może powalczyć. Ta wersja jest lekka. W obozie w Wiosce Tolkienowskiej stoi prawie 15-kilogramowy ten topór, ale ciężko byłoby dźwigać. No i tarcza, która ma 3 kilo, jest zrobiona ze stali na wzór krasnoludów z Hobbita, Petera Jacksona, więc no trochę jak miałby nasz Gimli to wszystko na sobie dźwigać, to trochę tego sprzętu, jak rycerz nie zakuty.
No i walczymy to trochę inaczej niż rycerstwo, dlatego że jeżeli robimy pokazy, walki, no to nie mamy żadnego zabezpieczenia. Czyli tak jak widzicie, jesteśmy w tych strojach. No nie, ostatnio walczyliśmy z Tauriel, no było ciekawy pojedynek, jak Gandalf walczył z Tauriel i mieliśmy tylko tarcze bojowe w rękach. Więc pierwszy pojedynek poszedł tarcza kontra miecz, a potem walczyliśmy już na same miecze bez żadnego zabezpieczenia. Kostium zbierałam tak z 3 lata, bo to też finansowo nie wyrabiałam, no i rozdzielałam sobie karwasze. Karwasze są zrobione ze skóry. Kołczan również skórzany. Strzały prawdziwe. Zakupione u Bisoka, polecam. Sklep łuczniczy. Sztylety drewniane. No i łuk, którego używam. Najważniejsza rzecz. Normalnie naciąg z 18 kilo. Zostało zadane pytanie, czy prawda krasnoludzkie kobiety istnieją, bo według tego, co dowiedzieliśmy się z filmu Petera Jacksona Dwie wieże, to domniemuje się, że nie ma krasnoludzkich kobiet i że krasnoludy wyskakują spod ziemi albo są ciosane z kamienia, co właśnie tak jak mówię, ja jestem żywym dowodem na to, że jest to nieprawda, są to plotki i kalumnie. Krasnoludzkie kobiety istnieją. Faktem jest, że krasnoludzkich kobiet jest tak około 3 razy mniej niż mężczyzn. No i przez to głównie, ponieważ są, że tak powiem, cenniejsze, no to zazwyczaj przebywają raczej w górach, tam w swoich siedliskach, domach. No i wiodą sobie tam spokojne życie, a mężczyźni się tułają po świecie i robią swoją robotę. No, co mogę powiedzieć? Żeńskie postacie są niestety mdłe. Szczególnie te filmy w latach 90., 80. To kobieta jest pokazana jako słaba. Chociaż Eowina jest wyjątkiem. Władcy Pierścieni. Szczerze powiedziawszy, Legolas był moją pierwszą miłością. Cóż to za postać? To jest Ash z Overwatcha. Dlaczego akurat ta? Jakie ona ma cechy charakteru, że stwierdziłaś, że postarasz się zrobić jej cosplay? Jest to jedyna moja ulubiona postać z tej gry, chociaż nie grałam w tą grę zbyt wiele, ale ją polubiłam. Druga sprawa jest taka, że mamy podobne rysy twarzy, więc stwierdziłam, że to będzie dobra opcja, żeby zrobić cosplay kogoś, kogo przypominam. I tak po prostu poszło. Oprócz rysów twarzy, czy jest coś jeszcze, z czym mogłabyś się utożsamić z tą postacią? Jak stoję na spokojnie, mam tak samo wredną minę jak ona. A cechy charakteru jakieś? Ona wydaje się dość pewna siebie i taka przebojowa, jestem bardziej nieśmiała, chociaż jak się za nią przebieram, nabieram tej takiej energii, czuję się pewniej i czuję się fajnie po prostu. Jesteś wtedy tą postacią, naprawdę? Tak, tak. Narzeczony właśnie powiedział, że mam się więcej uśmiechać, bo wyglądam zbyt groźnie. Czy na co dzień, w normalnym życiu, chodzisz na strzelnicę też? Chciałam, ale w moim mieście nie było takiej opcji, więc musiałam porzucić te marzenia. Najbardziej chciałabym strzelać z łuku, ale jak znajdę taką opcję, świetnie. Jesteś profesjonalną cosplayerką, bo to wszystko naprawdę wygląda bardzo profesjonalnie. Jestem profesjonalną początkującą, ale tak, zarabiam na tym. Jutro akurat będę miała sponsorowany strój, mój pierwszy, więc jest naprawdę mega. Jakie postacie masz na swoim koncie? Mam kilka wersji Ashery z World of Warcraft, mam Drow Ranger z Doty 2, Ashkę z Overwatcha oraz Jasna Colin z serii książek. Właśnie to jest sponsorowany kostium, jaki robiłam. Co spowodowało, że zainteresowałaś się cosplayem? Od dzieciństwa lubiłam się przebierać, więc jak czekałam na bal przybierańców w przedszkolu, to byłam przeszczęśliwa i się zawsze pytałam mamy, dlaczego nie mogę się przebierać na co dzień. Mama mówiła, no, że tylko na bal przybierańców można. No i potem jakoś jak miałam 18 lat, stwierdziłam, trzeba pojechać na Pyrkon, bo nigdy nie byłam. Pojechałam, patrzę, kurczę, ludzie są poprzebierani, ja też muszę. Czy to jak wyglądasz, jest całkowicie twoje wyobrażenie tego, jak może człowiek wyglądać po apokalipsie, czy po prostu to jest coś narzuconego? To jest akurat mój pomysł, strój, który jeszcze jest w trakcie roboty, ale to jest strój kosmonauty przerobiony po prostu na przeżycie na Wastelandzie, żeby było właśnie przeciwko radiacji, coś w tym stylu. Tak jak były te stroje ochronne z lat 60., 70., te gumowe, to po prostu coś takiego przerobionego w lekki pancerz, żeby po prostu chodzić sobie. Załóżmy, że mamy apokalipsę. Jest jeden dzień po apokalipsie. Jak byś się odnalazł w takim świecie?
Dwa tygodnie błądzenia, a później dopiero szukanie sposobu na życie. Zacznijmy od tego, że akurat u nas w Polsce jest łatwo przeżyć, bo mamy troszeczkę lepsze te warunki do tego, tak? Nie mamy co prawda broni palnej powszechnie dostępnej, tak jak w Ameryce, ale uważam, że zdobycie jedzenia na początku będzie dużo łatwiejsze niż w opuszczonych Walmartach, które o ile są pełne jedzenia, to będą dużo szybciej wyczyszczone, moim zdaniem. Jakie ma cechy charakteru twoja postać? Kim ona tak naprawdę jest? Wredna. Wredna, mroczna i bezczelna, że tak powiem. No dosyć nieokiełznana, niezbyt, że tak powiem, chce nawiązywać kontakty z innymi ludźmi, raczej żyje sama. Tak bardziej samotności. No. Czy dzisiaj jesteś tą postacią? Czy jesteś dzisiaj w środku tą postacią? Czy czujesz to, co ona? Jak najbardziej. Właśnie fajnie, że jest coś takiego jak Pyrkon, czy właśnie jakieś inne konwenty, gdzie mogę być Timki. Naprawdę bym chciałabym być, a no wiadomo, że w naszym świecie nie każdy coś takiego toleruje, czy nie? Czyli chciałabyś mieszkać w ciemnym lesie? Jasne. Czemu by nie? Zawsze to jest jakaś forma przygody, czy nie? Jak byś się opisał? Co czujesz? Kim jesteś tak naprawdę? Myślę, że najbardziej samotną osobą i nie do końca dobrą. Czyli coś tam za uszami jest, można powiedzieć? Myślę, że tak. Trochę tak jak Westworld jest drugie dno w tym filmie. Postacie, część z nich to są cyborgi. Nie wiadomo, kto jest człowiekiem, kto jest cyborgiem. Możemy tutaj przyjąć podobną zasadę. Biorąc pod uwagę twoją prawdziwą postać, to, że jesteś normalnym człowiekiem, czy ten normalny człowiek ma jakieś właśnie cechy charakteru tej postaci, którą dzisiaj prezentujesz? Nie pamiętam, jak się nazywa, ale jest taki gość w tym serialu, który w tym drugim sezonie był jednym z twórców, taki łysy, odpowiada za powstanie tego programu, z drugiej strony sam przemierza i trochę wdepnął, bo okazuje się, że tak gra jest przeciwko niemu. Now, why is Cersei? That's a question that I get quite often. Well, first answer is rather obvious. God gave me a resting bitch face. I'm using it to the best of my abilities. Second answer, I think that she's actually a really layered character, really nuanced, because on one hand, she's one of the worst people in the Game of Thrones, which is an accomplishment, and actually a person that did a lot of bad to a lot of characters that the audience likes. But on the other hand, when you look at her, she had good reasons to do that. She was brought up by a father who never appreciated her for what she was. She had to fight for her position with a husband who abused her openly. She was a good mother. And she has a lot of inner strength. Yes, she's ambitious and she did some vile things in order to get where she is right now. And we know that it is her sitting on the Iron Throne. But on the other hand, we can relate to the things that made her what she is, and we can learn a lot from her inner strength. The best example, the best perhaps way to understand this was the way that she was publicly shamed when they cut off her hair. And when they put her through a horrible, humiliating ordeal throughout the streets. And what did she do out of it? She turned it into a fashion style. It's like, yeah, you cut my hair, you think you humiliated me, but actually I own it now. I turned it into a fashion style. Now every lady in the Red Keep is cutting her hair because it's popular. Bitch, please. Obce i dziwne światy, przepełnione elementami nie z tej ziemi, często bazują na dobrze znanych aspektach z naszej rzeczywistości.
Wielu autorów za pomocą swej wyobraźni przekazuje bardzo realne zjawiska, o których w naszym świecie wręcz nie wolno mówić. Mamy tu wielkie ambicje, bohaterstwo, poświęcenie, walkę z uciskiem, pragnienie wolności, ale i chciwość, szowinizm, rasizm, bezwzględność i pazerność. Cechy, których przez tysiące lat nie wyzbyliśmy się z naszej natury. Paradoksalnie zatem w tych nierealnych światach wielu z nas może poczuć się naprawdę sobą. Sara Kostecka, telewizja, emisja Poznań.